Matt i Tom Oldfield, CR7, czyli Ronaldo, najlepsi piłkarze świata. Wydawnictwo Czyta Lisek. Czyta Maciej Jabłoński. Realizacja Pique Voice Audiobooki. To miało być gorące lato. Na rozgrywanych w 2021 roku Mistrzostwach Europy Portugalia broniła tytułu mistrza. W pierwszym meczu grupowym nie spisywała się dobrze, ale ostatecznie skazywanym na pożarcie Węgrom wbiła trzy bramki w końcówce meczu. Dwie z nich wbił sam Ronaldo, który był oczywiście kapitanem zespołu. Najważniejszy jest wynik, powtarzał po meczu. Następny mecz z Niemcami rozpoczął się dla obrońców tytułu w wymarzony sposób. Długie podanie trafiło do Diogo Rzoty, który zmylił bramkarza i wyłożył piłkę Cristiano Ronaldo. Temu pozostało już tylko wpakować piłkę do pustej bramki. Gol! O to chodzi! motywował kolegów Cristiano. Ale potem było już zdecydowanie gorzej. Niemiecki walec rozjechał Portugalczyków i wbił im cztery gole w pół godziny. O awansie do drugiej rundy miał więc zadecydować ostatni mecz w grupie, w którym rywalem byli mistrzowie świata, Francuzi. Media zapowiadały wielki rewanż za finał poprzednich Mistrzostw Europy, ale okazało się, że obu zespołom do szczęścia wystarczy remis. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2–2, a Cristiano do swojego dorobku dołożył kolejne dwie bramki, obie zdobyte z pewnie wykorzystanych rzutów karnych. Po trzech meczach. Ronaldo miał na koncie pięć goli, ale nie był w pełni zadowolony. Ani on, ani drużyna nie prezentowali się najlepiej. W drugiej rundzie rywalem była faworyzowana Belgia i Portugalczycy znowu zagrali słabiej. Nawet po stracie bramki nie zerwali się do ataku i nie potrafili zagrozić Belgom. Porażka oznaczała dla nich koniec turnieju. Nie wiem co dalej, powiedział w szatni Cristiano. Z kadrą? Zapytał Bruno Fernandez. Nie, my jeszcze będziemy wygrywać. Ze mną? Chyba jestem zmęczony Juventusem. Rzeczywiście, po wcześniejszej euforii nie było już śladu. W ciągu minionych trzech lat Cristiano pomógł wprawdzie drużynie Juve zdobyć dwa tytuły mistrzowskie, ale nie udało się osiągnąć najważniejszego celu. Liga mistrzów pozostawała poza zasięgiem Turyńczyków. Na domiar złego w ostatnim sezonie, pierwszy raz od lat, Juve nie wygrało Serie A. Ronaldo czuł, że we Włoszech więcej już nie zdziała. Słuchaj, jeśli chcesz zmienić klub, podchwycił Bruno, my w Manchesterze United zawsze chętnie cię przyjmiemy. Po kilkunastu dniach okazało się, że chociaż Portugalia dość szybko pożegnała się z Euro, Cristiano został królem strzelców w turnieju. Była to pocieszająca wiadomość. W tym czasie Ronaldo zastanawiał się już jednak coraz bardziej nad przejściem do innego klubu. Potrzebował nowych wyzwań, a Juventus nie zamierzał blokować jego odejścia. Ale dokąd pójść? PSG wziął Messiego i nie było zainteresowane kolejną tak kosztowną inwestycją. Real postawił na odmłodzenie kadry i także nie wyraził zainteresowania. Optymalnym wyborem byłby Manchester City, bogaty klub z ambicjami wygrania Ligi Mistrzów. Cristiano skontaktował się z menedżerem City Guardiolą, którego znał z czasów rywalizacji w lidze hiszpańskiej. Nie mogę ci obiecać, że będziesz u mnie regularnie grał. Mam teraz wielu świetnych zawodników na twoją pozycję, powiedział mu wprost Guardiola. Dla Ronaldo było to zbyt mało. Chciał mieć pewną pozycję w zespole i zrozumiał, że w City nie będzie to możliwe. Wtedy przypomniał sobie słowa Bruno. A może by tak Manchester United? Miał za sobą kilka słabszych sezonów i skład, który bezdyskusyjnie wymagał wzmocnienia. Tu na pozycji Cristiano konkurencja była niewielka. Do tego United byli gotowi natychmiast podpisać wielki kontrakt. Wielki powrót? Po dwunastu latach? A dlaczego nie? Ronaldo uznał, że spróbuje pomóc klubowi, w którym kiedyś tak się wypromował. Odtąd sprawy potoczyły się szybko i już po dwóch tygodniach Cristiano znalazł się w składzie na mecz z Newcastle. Matt i Tom Oldfield. CR7, czyli Ronaldo. Najlepsi piłkarze świata. Wydawnictwo Czytalisek. Czyta Maciej Jabłoński. Dla Noah i Nico. Przyszłości ataku Southampton. Matt Oldfield to uznany autor i redaktor naczelny piłkarskiego portalu Off Pitch and Page. Tom Oldfield jest niezależnym dziennikarzem zajmującym się tematyką sportową i autorem biografii Christiana Ronalda, Arsena Wengera i Rafaela Nadala. Podziękowania. Przede wszystkim chciałbym podziękować wydawnictwu John Blake Publishing, a w szczególności mojemu redaktorowi Jamesowi Hodgkinsonowi, za możliwość pracy przy tej serii i nieustające wsparcie. Pisanie książek dla kolejnego pokolenia kibiców piłkarskich jest jednocześnie zaszczytem i przyjemnością. Nie robiłbym tego, co robię, gdyby nie Tom. Zawdzięczam mu bardzo wiele i cieszę się, że wierzył w moje umiejętności pisarskie. Czuję się jak Robin, rozpoczynający karierę solową po wspaniałych doświadczeniach wspólnej pracy z Batmanem. Mam nadzieję, że będzie, Tom, nie Batman, dumny z tych moich książek. Następnie chciałbym podziękować moim przyjaciołom za to, że pomagali mi zachować zdrowy rozsądek pomimo długich godzin ślęczenia przy laptopie. Punk, Will, Mills, Doug, John, Charlie. Zawsze mogłem liczyć na wasze uśmiechy i niezliczone filiżanki kawy. Mojemu bratu już dziękowałem, ale chciałbym wyrazić wdzięczność także całej reszcie mojej rodziny, a w szczególności Melisie i Noa, a także oczywiście mamie i tacie. To moim rodzicom zawdzięczam dwie największe pasje, którymi są piłka nożna i książki. Stanowią prawdziwą inspirację dla wszystkiego, co robię. Tej książki nie napisałbym także bez zachęt i wsparcia od ajony podczas naszych długich, wypełnionych pracą weekendów. Przesyłam ci wyrazy miłości. Rozdział pierwszy. Europejska sława W ciągu swojej niesamowitej kariery Cristiano zdobył wiele trofeów. Tytuł mistrza Hiszpanii, dwa hiszpańskie puchary króla, trzy tytuły mistrzowskie Premier League, jeden puchar Anglii i dwa puchary Ligi, trzy puchary za wygranie Ligi Mistrzów UEFA i trzy złote piłki. Wciąż jednak czegoś mu brakowało. Tym czymś było zwycięstwo na międzynarodowym turnieju w barwach Portugalii. 10 lipca 2016 roku Ronaldo znalazł się o krok od realizacji tego marzenia. Dzięki swojej determinacji i zdobytym golom doprowadził reprezentację swojego kraju aż do finałów Euro 2016. Na Stade de France Portugalia zmierzyła się z Francją, której atutem oprócz gry na własnym stadionie byli światowej klasy zawodnicy tacy jak Paul Pogba i Antoine Griezmann. Portugalia nie była w tym spotkaniu faworytem, ale to w jej szeregach znajdował się najlepszy piłkarz Europy. Cristiano Ronaldo, który jeszcze nigdy tak bardzo nie pragnął zwycięstwa jak teraz. W szatni jako pierwszy zabrał głos oczywiście trener Fernando Santos. Teraz nadeszła kolejna przemówienia najbardziej doświadczonych członków zespołu. Najpierw wystąpił Nani, a po nim Cristiano. Zrobiliśmy już tak wiele, by dotrzeć tak daleko. Zwrócił się kapitan do swojej drużyny. Jeszcze jedno zwycięstwo, a przejdziemy do historii. Wrócimy do domu jako bohaterowie. Wszyscy odpowiedzieli mu okrzykami. Razem mogli stać się mistrzami Europy. Podczas hymnu Portugalii Cristiano stał z zamkniętymi oczami. Nie mam rotał pod nosem słów. Wykrzykiwał je, ile sił w płucach. Kochał swój kraj i chciał, aby Portugalczycy byli dumni ze swojej drużyny. W siódmej minucie spotkania Ronaldo otrzymał piłkę na połowie rywala. Kiedy odwracał się z nią w stronę bramki, został sfaulowany przez Dimitriego Pajeta. Mecz toczył się dalej, ale Cristiano leżał na murawie, trzymając się za lewe kolano i krzycząc z bólu. Aaa! Ah! Kiedy lekarze spryskali mu kolano swoim magicznym sprejem i przyłożyli torebkę z lodem, Ronaldo się skrzywił. To nie wyglądało dobrze. Przecisnął dłonie do twarzy, próbując ukryć łzy. Dimitri podszedł i przeprosił za nieudane wejście, ale Cristiano był zbyt zdenerwowany, by mu odpowiedzieć. W końcu wstał i kuśtykając opuścił plac gry. Już za linią boczną przyjrzał się swojej nodze i spróbował na niej stanąć. Bolało, ale on tak bardzo chciał grać. Jesteś pewien? spytał João Mario, gdy Ronaldo wrócił na boisko. Muszę spróbować odpowiedział mu Ronaldo. Jednak minutę później znów usiadł na murawie. W tym najważniejszym dla siebie dniu nie mógł kontynuować gry. Ból był zbyt wielki. Ronaldo co chwila potrząsał głową. Nie mógł uwierzyć w swojego pecha. Musisz zejść, stwierdził Nani, mocno przyciskając do siebie przyjaciela. Kapitan będzie z nas dumny, obiecuję. Cristiano nie był jednak jeszcze gotowy, by się poddać. Lekarze owinęli mu kolano bandażem i podjął kolejną próbę. Nie mógł jednak biec. Zatrzymał się już po kilku krokach. Zasygnalizował w kierunku ławki. Muszę zejść. Ze złością zerwał z ramienia opaskę kapitana. Masz, powiedział, zakładając opaskę na niemu, i wygrajcie ten finał. Tak! Wygramy go dla ciebie! krzyknął Pepe. Opuszczający boisko na noszach Ronaldo nie był w stanie powstrzymać łez. To był najważniejszy mecz w jego życiu, a on nie mógł brać już w nim udziału. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0 do 0. Ronaldo wspierał w szatni swoich kolegów. Trzymajcie się razem i walczcie, nakazał im. Drugą połowę obejrzał z ławki rezerwowych, obgryzając paznokcie i w głowie, kopiąc każdą piłkę. Za każdym razem, gdy Portugalia była bliska zdobycia bramki, zrywał się na równe nogi, gotów do świętowania sukcesu. Na chwilę przed wejściem na boisko napastnika Edera, Cristiano spojrzał mu głęboko w oczy i powiedział Bądź silny zdobędziesz zwycięską bramkę Jednak po 90 minutach nadal było 0 do 0 Cristiano chodził między zawodnikami kierując słowa zachęty do zmęczonych kolegów Nie mógł wspierać ich na boisku, ale nadal mógł odegrać w tym meczu ważną rolę W 109 minucie piłka trafiła do Edera, ten uwolnił się od naciskającego go francuskiego obrońcy i posłał prawdziwą bombę w dolny róg bramki. Gol! Cristiano poderwał się z ławki, wyrzucając w górę ręce w geście zwycięstwa i skacząc jak szalony. Cała drużyna cieszyła się z bramki razem. Zwycięstwo było tak blisko. Przez ostatnie 10 minut meczu, Cristiano stał przy bocznej linii wraz z Santoszem. Był niemal jak drugi trener. Kuśtykał wzdłuż boiska, wykrzykując instrukcje do swoich przyjaciół z boiska: biegnij, broń, nie śpiesz się. Po końcowym gwizdku, Ronaldo wydał z siebie ryk szczęścia i na jego policzkach znów pojawiły się łzy. Kolejno obejmował swoich kolegów i im dziękował. Nie, to ja dziękuję tobie, odpowiedział mueder. Bez ciebie nie zdobyłbym tej bramki. Mówiłem ci, że to zrobimy. Śmiał się Pepe. Cristiano zerwał koszulkę i rzucił ją w wiwatujący tłum. Trzeba było przenieść mu z szatni drugą, żeby mógł spełnić swój kapitański obowiązek i odebrać puchar za wygranie Mistrzostw Europy 2016 roku. Ronaldo powoli wchodził po schodkach, przybijając piątki z fanami. Puchar ozdobiono wstążkami w kolorach flagi Portugalii, czerwonym i zielonym. Gdy Cristiano uniósł puchar w górę, cały zespół zaczął wiwatować. Ronaldo ucałował trofeum i podał je swoim kolegom. Żadne słowa nie są w stanie opisać radości, jaką odczuwał kapitan zespołu. Supergwiazdą został w Manchesterze United i Realu Madryt, ale jego niesamowita droga na szczyt światowej piłki nożnej rozpoczęła się w Portugalii, a konkretnie na Maderze. Wyspie, na której przyszedł na świat. Triumf w Euro 2016 był swoistym podziękowaniem dla rodziców, którzy wspierali go w nie zawsze łatwych czasach, gdy dorastał. Jednak, gdyby nie trudne początki, być może Ronaldo nigdy nie miałby tak silnego głodu sukcesu i pragnienia, by stać się najlepszym. Pragnienia, które pozwoliło mu w pełni wykorzystać talent i zapewniło Lata chwały. Rozdział drugi. Dolores i Dinis. Będziemy mieli jeszcze jedno dziecko? Dolores dopytywała lekarza z niedowierzaniem. Była w takim szoku, że musiała usłyszeć to raz jeszcze. Na pewno nie mogę w to uwierzyć. Dolores i José i Aveiro mieli już trójkę dzieci: córki Elmy i Katję oraz syna Hugo. Najmłodsza Katia miała już prawie siedem lat. Czwarty potomek był dla nich prawdziwym zaskoczeniem. Tak, jestem pewien, potwierdził lekarz. To dla was na pewno radosna nowina. Dolores kochała dzieci, ale na jej twarzy widać było zmartwienie. Życie na portugalskiej wyspie Maderze nie było łatwe. Pogoda zawsze była dobra, ale wielu ludzi z trudem wiązało koniec z końcem. Bezrobocie było na wysokim poziomie, szczególnie w okolicy Funchal, gdzie mieszkała rodzina Aveiro. Bogaci turyści zatrzymywali się w nadmorskich hotelach i rzadko zapuszczali się w głąb wyspy, gdzie mogliby swoimi pieniędzmi wesprzeć lokalną społeczność. Dolores pracowała ciężko, wyplatając wiklinowe kosze na sprzedaż. Dinis niedawno został zwolniony ze służby wojskowej i miał problem ze znalezieniem dobrej pracy. Czasami ich jedynym posiłkiem były chleb i zupa, a teraz w ich rodzinie miała się pojawić jeszcze jedna osoba do wykarmienia. Dinis, co my teraz zrobimy? Spytała męża po powrocie do domu. Łzy szczęścia mieszały się ze łzami smutku. Ciasnota była kolejnym problemem. Rodzina mieszkała w domu należącym do rodziców Dinisa i teraz miała być ich szóstka. Nie mieli pieniędzy na wynajęcie własnego domu. Zrobimy co w naszej mocy, zapewnił ją Dinis. Dolores przytaknęła. Jej czwarte dziecko będzie miało trudny start w życiu, ale ona zrobi wszystko, aby pomóc mu wyrwać się z biedy. Była silną kobietą i jej dziecko, syn lub córka, też będzie musiało takie być. Kiedy okazało się, że to będzie chłopiec, siostra Dolores zaproponowała, żeby dać mu na imię Cristiano. Wszystkim się to spodobało. Dolores chciała, aby jej syn nosił także imię po aktorze i prezydencie Stanów Zjednoczonych, Ronaldzie Reganie. To dobre imię. Imię człowieka honorowego i odnoszącego sukcesy, powiedziała swojej rodzinie. Wszyscy się zgodzili. A zatem Cristiano Ronaldo do Santo Chaveiro. Cristiano był dużym dzieckiem. Lekarz, który kładł go do łóżeczka, roześmiał się. To dobry znak, powiedział, dużo waży, tyle że może być piłkarzem. Dolores i Dinisowi ten pomysł bardzo przypadł do gustu. Dolores była kibicką sportingu Lizbona, a Dinis w młodości sam grał w piłkę i często chodził na mecze lokalnego klubu Andorinia. Kapitanem tej drużyny był Fernando Sousa, przyjaciel Dinisa i już niedługo ojciec chrzestny Christiana. Jak widać rodzina Aveiro miała sporo związków z piłką nożną. Miejmy taką nadzieję, odpowiedział Dinis z uśmiechem. Zdawał sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, ale nic przecież nie było niemożliwe. Rozumiał, że tylko nieliczni mają ten wyjątkowy talent, który pozwala dostać się do zawodowej drużyny. To byłby jednak idealny sposób na wyrwanie się z ubogiego funszal. Rozdział trzeci. Kopanie piłki na ulicach Funszal. Katia, proszę cię, dopilnuj, żeby Cristiano odrobił lekcje po szkole, krzyknęła Dolores, wychodząc rano do pracy. Tylko pod tym warunkiem może iść grać w piłkę. Lokalny samorząd zdołał w końcu znaleźć dom dla rodziny Aveiro w Quinta do Falcao, jednej z najbiedniejszych części Funchal. Ściany były niepomalowane, a dach przeciekał, ale przynajmniej były tu trzy pokoje. W jednym spali rodzice, w drugim Elma i Katia, a w trzecim Hugo i Cristiano. Oto odpowiedni dom dla naszej rodziny, stwierdziła radośnie Dolores podczas pierwszej wspólnej kolacji w nowym miejscu. Żeby móc opłacić czynsz, wszyscy musieli pracować jeszcze ciężej niż do tej pory. Dolores znalazła nową pracę w hotelowej kuchni, Diniz zajmował się sprzętem w klubie Andorinia, a Elma i Hugo zrezygnowali z dalszej nauki, żeby móc wesprzeć rodzinę finansowo. To oznaczało, że Katia, która miała wówczas jedynie 14 lat, musiała zająć się najmłodszym bratem. Christiano miał uśmiechanie ale potrafił też dokazywać. Możesz wyjść, kiedy skończysz odrabianie lekcji. Napominała go Katia w drodze ze szkoły. Mogę ci pomóc, ale najpierw musisz sam do tego usiąść. W porządku? Cristiano przytaknął, a kiedy znaleźli się w domu, zdjął plecak i zaczął rozkładać książki na stole w kuchni. Katia poszła na górę się przebrać, a kiedy zeszła, brata już nie było. Christiano? zawołała. Pomyślała, że może poszedł do Łazienki, ale tam go nie było. Wyszła za nim na ulicę. Cristiano! Cristiano! – krzyczała jednak nadaremno. Małe nic poń. Wyszedł tylnymi drzwiami i pobiegł grać w piłkę. Poczekaj, aż o wszystkim dowie się mama, powiedziała Katia pod nosem. W Quinta do Falcao nie było zbyt wielu parków i dużych otwartych przestrzeni. Jeśli Cristiano nie miał ochoty iść kilka kilometrów na najbliższą plażę, to musiał grać na ulicy. Warunki były dalekie od idealnych. Ulice w miasteczku były nierówne i pełne różnego rodzaju przeszkód. Kamienie, ustawione przez dzieci, udawały słupki bramek. Wcześniej lub później rozlegał się ostrzegawszy krzyk któregoś z młodych piłkarzy. Samochód! I grę trzeba było przerwać. Z drogi szybko usuwano kamienie. Ale gdy tylko samochód przejechał, ustawiano je z powrotem i wznawiano mecz. I tak to trwało, aż zapadał zmierzch i trzeba było iść na kolację. Jeśli nikt z graczy nie miał prawdziwej piłki, kopano plastikową butelkę lub robiono kule z papieru. Nic nie mogło powstrzymać młodych adeptów futbolu. Jedyną pozytywną rzeczą, jaką Christiano mógł wynieść z tych pierwszych meczów na ulicy, była umiejętność kontrolowania piłki i dryblingu na małych przestrzeniach. Miał naturalny talent. Piłka słuchała go i była jak przyklejona do jego stóp. Potrafił z nią dosłownie tańczyć, mijając obrońców z wodami, w tym charakterystycznymi dla niego przekładankami. Obserwował starsze dzieciaki i to od nich uczył się kolejnych sztuczek. Opanowanie nowych umiejętności nie zajmowało mu wiele czasu. Zdarzało się, że jego popisy obserwowali okoliczni mieszkańcy. Cristiano uwielbiał się przed nimi popisywać. O rany, super, ole! Był obunożny, dlatego przeciwnicy nigdy nie wiedzieli, czy pójdzie w prawo, czy w lewo. Najbardziej lubił pojedynki jeden na jeden i gdy był w dobrej formie, nikt nie mógł go powstrzymać. Szybko zdobył uznanie wśród kolegów. Cristiano, grasz w mojej drużynie. Nas jest więcej, ale wy macie Cristiana. Kochał futbol, ale nienawidził przegrywać. Miał zaledwie sześć lat, a przegrana już nie wchodziła u niego w grę. Był najbardziej ambitnym i walecznym dzieciakiem w całym Quinta do Falcao i jego drużyna zawsze musiała wygrać. Bramka! To była bramka! Krzyczał z wysoko uniesionymi nad głową rękoma. Ominął trzech obrońców i strzelił obok bramkarza. Ponieważ jednak nie było sędziego, bramek, ani normalnych słupków, czasem dochodziło do sporów. Nie, ta piłka przeszłaby nad poprzeczką, protestował jeden z chłopców Witor, kręcąc głową. Koledzy z drużyny Christiana zaakceptowali tę decyzję, ale on obstawał przy swoim. Chciałaby zaliczono mu tego wspaniałego gola. Nie ma mowy, mój strzał był poniżej wysokości głowy krzyczał, kopiąc czubkiem buta w ziemię. Nie poddawał się łatwo. Zawsze zależało mu na wygranej i na tym, by być najlepszym. Jeżeli nie miał z kim grać, znajdował sobie jakiś mur i całymi godzinami ćwiczył strzały. Miał obsesję na punkcie poprawy każdego aspektu swojej gry, ale najbardziej kochał rywalizację na boisku. Zwycięstwo było dla niego najwspanialszym odczuciem na świecie, i był zdeterminowany, by smakować go każdego dnia. Po meczu Cristiano na powrót stawał się przyjaznym, wesołym dzieciakiem, ale na boisku zawsze był w pełni skoncentrowany i poważny. Do zobaczenia jutro, tej samej porze! krzyknął na pożegnanie. Już nie mógł się doczekać następnego dnia. I kolejnej okazji do rywalizacji. Cristiano próbował wślizgnąć się do pokoju ukradkiem, ale Dolores już na niego czekała. Nie była zadowolona z jego zachowania. – Co ci mówiłam? – spytała, chwytając syna za ucho. – Pozwoliłam ci grać w piłkę, ale dopiero po odrobieniu lekcji. Odrobiłeś je? Cristiano wbił wzrok w podłogę i potrząsnął głową. – A czy zamiotłeś podłogi, tak jak cię prosiłam, bo jakoś nie wyglądają na czyste? – krzyknęła matka, przesuwając czubkiem buta brud. – Przepraszam – wyrzucił z siebie Cristiano, wybuchając płaczem. I to był już koniec jego kary. – Synu, wiem, że kochasz piłkę i nie chcę przeszkadzać ci w dążeniu do realizacji twoich marzeń – zapewniła Dolores, głaszcząc chłopca po głowie. Ale musisz mówić prawdę i pomagać swojej rodzinie.